Chwała Bogu za Jego lekcje, za Jego pouczenia, które są dla nas bardzo konieczne i bardzo potrzebne, gdyż trzeba nas uwalniać od tego, kim staliśmy się bez Boga. I tylko prawdziwe lekcje są w stanie pomóc człowiekowi zobaczyć swoją ułomność i szukać i potrzebować Boga, aby ta ułomność mogła zginąć. Także dziękujemy Bogu za każdą próbę, za każde doświadczenie, którym On współdziała ku temu, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. W liście do Galacjan, w 3 rozdziale, od 18 wiersza. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. To znaczy, że Bóg łaskawie obdarzył Abrahama dziedzictwem przez obietnicę. Nie poprzez wypełnianie zakonu, ani prawa zakonu, ani ustalenie zakonu, ale poprzez obietnicę daną Abrahamowi. Bóg jest dawcą obietnicy. Ten, który daje obietnicę, on nie daje ją na pusto, on daje ją temu, któremu chce to dać, któremu to obiecuje dać, którego obiecuje kształcić, wykształcać, prowadzić, tak jak powiedział do Abrahama, pojdź ze mną w społeczności i bądź doskonały. Bóg ma zamiar z tymi, którymi obiecuje, zrobić to, aby oni mogli otrzymać to w całej pełni. Zawsze tak było i zawsze tak czynił. Nie brał sobie jakichś tam po ludzku najlepszych ludzi, brał sobie często nawet najgorszych. Bo On jest Bogiem i potrafi uczynić to, co potrzebne. Sami dziwiliśmy się, że Abraham mógł tak potraktować swoją żonę Sarę i wystawić ją na takie doświadczenia. Ale taki był. I takiego też Bóg sobie go powołał. I takiemu dał obietnicę. Takiemu obiecał dziedzictwo, o wiele przekraczające wszystko, cokolwiek jest tu na tej ziemi. I dlatego czytamy dalej, czym jest więc zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. A został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciwko obietnicom Bożym? Bynajmniej, gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest piękne, powiem wam, że już nie zakon, który mówi weź to zrób albo tego nie zrób, tylko Duch Boży pracujący w tym, który jest dzieckiem obietnicy, kieruje tak człowiekiem, że człowiek ma ochotę zrobić to, co jest pożyteczne, co potrzebne, co wieczne, co nie ma końca. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie albo w Chrystusa ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście i Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Jak słyszeliśmy, Kościół jest jedno, a więc jest niemożliwe, żeby zakon nas złączył, żeby złączyły nas jakieś zakonne prawa, bo one nie były w stanie uwolnić nas od tego, kim staliśmy się poprzez grzech. Musi to być owoc działania samego Boga w nas. Kościoła nikt nie jest w stanie stworzyć, tylko Bóg. Tylko Bóg z nas ludzi może zrobić jedno ciało. To jest Jego obietnica. W Chrystusie Jezusie złączę was i będziecie jedno. Doskonale jedno, jak On jest Synem jedno. To znaczy, że jeśli Bóg nie będzie pracował w tobie czy we mnie, nigdy nie wejdziemy w to piękno Bożego działania, tego, co On obiecał czynić tym, którzy będą wierzyli w Jego Syna Jezusa Chrystusa. I to jest
Triumf za triumfem Boga, który jest niemożliwy do osiągnięcia, jeśli człowiek chce zakonnie żyć w Kościele. Jeśli człowiek mówi, ja tyle zrobię, a więcej to już nie zrobię. Jeśli człowiek ogranicza w jakikolwiek sposób Boga, ten człowiek próbuje zakonem sobie wykształtować swoją sprawiedliwość. Tak się nie osiągnie sprawiedliwości nigdy. Sprawiedliwość jest osiągnięta przez Boga, w Jego Synu Jezusie Chrystusie. I każdy, kto ma tą sprawiedliwość, w tym człowieku zmieniło się myślenie. Ten człowiek już myśli inaczej, niż myślą ogólnie ludzie na tej ziemi. Ten człowiek zaczyna postrzegać to, czego nie widzą inni, ponieważ ktoś otworzył temu człowiekowi oczy i uszy i człowiek się zmienia. Oczywiście diabeł będzie próbował, żeby zniekształcić ten wspaniały obraz, który znowuż Bóg zaczyna wypracowywać. Najpierw Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, Adama i Ewę, a teraz Bóg znowuż stwarza nas na obraz i podobieństwo swojego Syna Jezusa Chrystusa. On kształtuje, to On wykształtował nas fizycznie, tacy jesteśmy, tak On nas wykształtował fizycznie. Ale On teraz pracuje nad innym stworzeniem, nad stworzeniem nas na obraz swojego Syna Jezusa Chrystusa, abyśmy w duchowych wymiarach byli dziedzicami, współdziedzicami tej samej chwały. I to jest Bóg, bez Boga jest to niemożliwe. Rozumiemy to. Bez Boga jest to niemożliwe, a więc wierzymy w Jezusa, nie wierzymy w zakon, nie wierzymy w to swoją sprawiedliwość. Ja zrobiłem już tyle, chyba więcej niż wszyscy. Dzieci Boże tak tego nie segregują, w ogóle tak nie myślą nawet. Dzieci Boże doznają innego sposobu działania Ducha Bożego, który przyszedł tutaj, aby zmieniać nas. A więc jest taki plan, taki zamysł Boga i taką obietnicę złożył Bóg. I według tej swojej obietnicy On ją złożył wszystkim, którzy są w Ojcu wiary naszej Abrahamie. Przez tą wiarę On przyjął tą obietnicę, a my w Abrahamie przyjęliśmy ją również jako wierzący, jako dzieci Abrahama, z powodu wiary dzieci Abrahama, nie fizyczne dzieci Abrahama. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. A więc mamy obietnicę i mamy wprowadzenie poprzez tą obietnicę w dziedzictwo, wspaniałe dziedzictwo wszystkich dzieci Bożych. I znowuż musimy to zobaczyć. To nie jest wyrobione przez nas ludzi czytających Biblię, modlących się, zgromadzających się. Ludzie myślą sobie, że może mają wpływ na Kościół, kiedy coś takiego robią. Ale widzimy, że w ich życiu często nie ma przekroczenia granicy cielesności tej ziemi i wejście w duchowość synów i córek Bożych. Paweł rozbijał to w wielu miejscach, pokazując, wy nie jesteście duchowymi synami ani córkami, ponieważ wasze myślenie jest nadal cielesne, zmysłowe. Nadal próbujecie myśleć w nieprawidłowy sposób. Nie chcecie spojrzeć na Chrystusa jako tego, w którym wszystkie obietnice otrzymały swoje tak, ale próbujecie po swojemu kreować swoje chrześcijaństwo i dlatego się potykacie o swoje ja. Paweł wiedział, co to znaczy przemieszczenie z tego zrujnowanego człowieczeństwa do tego wspaniałego nowego człowieczeństwa w Chrystusie Jezusie. I on patrząc w ten sposób rozeznawał bardzo dobrze, czy to, co się dzieje w tym człowieku, to jest działanie Ducha Bożego, czy człowiek próbuje osiągnąć swoją sprawiedliwość. A więc mamy wspaniałą Bożą obietnicę. I obietnica ta wykonała się w Chrystusie Jezusie, stało się możliwe, abyśmy stali się synami i córkami Boga Wszechmogącego. Otrzymaliśmy najwyższe prawo, jakiekolwiek dostał człowiek na tej ziemi. Prawo bycia dziećmi Boga Wszechmogącego. Prawo, które pozwala nam doznawać, że mamy jednego Ojca w niebie i potrzebujemy Jego działania w każdym z nas, poddawania się Jego woli, aby to dziedzictwo,
było naszym dziedzictwem. To jest właśnie, już tu na ziemi możemy oglądać dziedzictwo Boga. W miłości, w radości, w pokoju, w znoszeniu przeciwności, w działaniu według woli Bożej, w oczyszczaniu się, w usuwaniu przeszkód. Widzimy to już dziedzictwo. Widzimy, że dokonuje się w nas coś, co jest po ludzku rzecz biorąc przekleństwem dla człowieka. A my widzimy w tym obfitość Bożego obdarzenia i kosztowność, aby się coraz głębiej i głębiej do Niego przedostawać. W 2 Koryntian, w 1 rozdziale, czytamy te słowa, o których wspomniałem. Od 18 wiersza. Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie. Lecz w nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. To uczynił Bóg i czyni. Niech czyni dalej. Niech czyni z nas wspaniałych, bożych ludzi, naśladowców swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Niech to, że stanął krzyż, nie będzie czymś, przed czym wzdryga się nasza dusza, ale czymś, przed czym chcemy zgiąć się w pełni, aby przyjąć to, że już nie my, lecz Chrystus, bo pragniemy tego dziedzictwa, chcemy tego dziedzictwa. Wiemy, że Bóg dał ten, który ma moc dotrzymać swoją obietnicę, abyśmy byli dziedzicami wieczności, nie tylko czegoś tu na ziemi, ale dziedzicami całej wieczności, wszystkiego, co Bóg ma przygotowane. Dziedzictwo zawsze, czy obietnica też łączy się z pewnymi warunkami. To nie jest bezwarunkowa obietnica. Bóg będzie nad nami pracował, dopóki my chcemy, aby On nad nami pracował. Jeżeli my nie będziemy chcieli, aby On nad nami pracował, możemy odepchnąć to wszystko od siebie i próbować sobie sami robić swoje chrześcijaństwo. Dopóki wierzymy w Jezusa i dopóki wierzymy w Ojca, który Go posłał i wierzymy w tą doskonałą pracę, to poddajemy się tej pracy i Bóg wykonuje ją w nas i przez nas. Ale jeśli my chcemy sami sobie robić chrześcijaństwo, to Bóg pozwoli nam, żebyśmy robili to sami. Może na początku z parę razy, czy skarci nas, napomni, ale jeśli będziemy uparci, człowiek nie musi być w wieczności z Bogiem. Jeżeli nie chce, wola ludzka jest. Albo człowiek się poddaje i rozumie, że to jest zależne też, bo ta obietnica łączy się z Chrystusem. Dopóki ja trwam w Chrystusie, mam dostęp do Bożych obietnic i do Bożego dziedzictwa. Jeżeli ja przestaję trwać w Chrystusie, nie chcę trwać w Chrystusie, rezygnuję z tego w Chrystusie, no to rezygnuję też i z obietnicy i z dziedzictwa, bo to wszystko jest tylko w Chrystusie. Tak czy nie? Nie ma to w żadnej religii. To jest tylko w Chrystusie. Żadna religia nie ma tego, że w niej są wszystkie obietnice na tak. W Chrystusie są wszystkie i tylko w Chrystusie my możemy dziedziczyć. Poza Chrystusem nie ma dziedzictwa. 2 Samuela, 7 rozdziale. To jest najpoważniejsza sprawa naszego życia. Ważniejsza od wszystkiego. Od tej części, 11 wiersz, od tej części od ostatniej. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszył, ukarzę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki.
I Dawid słyszy tą wspaniałą wiadomość i mówi do Boga. Przyszedł król Dawid i usiadł przed Panem i rzekł: kim ja jestem, Panie Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale mało to jeszcze było w Twoich oczach, Panie, gdyż rozciągnąłeś na dom Twojego sługi obietnice Twoje na daleką przyszłość i dałeś mi oglądać przyszłe pokolenie ludzkie. Panie Boże, cóż wtedy ma Ci jeszcze Dawid do powiedzenia? Przecież Ty znasz Twego sługę, Panie Boże. Ze względu na swoją obietnicę i zgodnie z swoim sercem uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby je poznał Twój sługa. Dlatego wielki jesteś, Panie Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie we wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy. A który lud jest jak Twój, jak Izrael, jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg wyruszył, by go sobie wykupić jako lud, aby mu nadać imię i dokonać dla nich tych wielkich i strasznych rzeczy, wypędzając narody ich bogów sprzed Twojego ludu, który sobie wykupiłeś. I ustanowiłeś sobie swój lud izraelski jako swój lud na wieki, a Ty, Panie, jesteś ich Bogiem. Teraz więc, Panie Boże, potwierdź na wieki obietnicę, którą wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu i uczyń, jak powiedziałeś. A imię Twoje będzie wielkie na wieki, aby mówiono: Pan zastępów jest Bogiem nad Izraelem, a dom Twojego sługi Dawida będzie utwierdzony przed Tobą. Gdyż Ty, Panie zastępów, Boże Izraela, objawiłeś uszom Twojego sługi, mówiąc: zbuduję Ci dom, dlatego Twój sługa nabrał otuchy, aby modlić się do Ciebie tymi słowy. Teraz, o Panie Boże, Ty jesteś Bogiem, a słowa Twoje są prawdą. Ty obiecałeś Twemu słudze to dobrodziejstwo. Zechciej więc pobłogosławić dom sługi Twego, aby trwał na wieki przed Tobą, bo Ty, Panie Boże, to obiecałeś i błogosławieństwem Twoim pobłogosławiony będzie dom Twojego sługi na wieki. W taki sposób Dawid zrozumiał, że Bóg chce przez jego dom działać, zbawiać, ratować, doprowadzać do czegoś wspaniałego i potężnego. I gdyby to wejrzał, to był bardzo poruszony tym. Bardzo dotknięty był tym. Kiedy czytamy Pierwszą Królewską, drugi rozdział od pierwszego wiersza: gdy się przybliżył czas zgonu Dawida, dał on jeszcze Salomonowi, swojemu synowi, takie rozkazy: ja idę drogą całej ziemi, bądź tedy mocny i okaż się mężem. Przestrzegaj wiernie służby Pana Boga swego i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw i Jego ustanowień, jak są zapisane w zakonie mojżeszowym, aby Ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił i wszystko, dokądkolwiek się zwrócisz, aby i Pan dotrzymał obietnicę, jaką mi dał, mówiąc: jeżeli synowie Twoi spełniać będą swoje obowiązki i postępować wobec mnie wiernie z całego swego serca i z całej swojej duszy, to nie braknie Ci potomka na tronie Izraela. A więc Dawid wiedział, że Salomonie, trwaj z całego serca w Bogu, należ do Niego z całego serca, ponieważ Bóg dał nam obietnicę, ale On chce, żeby każdy mój syn też należał do Niego, żeby mógł napełniać każdego mojego syna tym, co jest cenne, co wieczne, co prawdziwe. A więc pilnuj się Pana, naszego Boga, aby tak też mogło się dziać. W pierwszej Kronik, 28 rozdział, 9 wiersz: a Ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga Ojca Twojego i służ Mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli Go szukać będziesz, da Ci się znaleźć, lecz jeżeli Go opuścisz, odrzuci Cię na wieki. Miej się więc na baczności, gdyż Pan Ciebie wybrał, by zbudował Mu dom na święty przybytek, zabierz się więc dzielnie do dzieła. A więc jest obietnica, ale jeśli wytrwasz, to też wszystko to będzie Twoim. Ale jeśli opuścisz Boga, stracisz wszystko. Jeżeli, rozumiecie, nasza obietnica jest zawarta w Jezusie. Jeżeli opuszczę Jezusa, tracę wszystko. Mogę być nawet w zborze jakimś. Jeśli opuszczę Jezusa, tracę wszystko. To nie jest uzależnione od bycia w zborze. To jest uzależnione od trwania w Chrystusie, bo stamtąd czerpiemy dobro Boże.
Czerpiemy ten zdrowy charakter, który będzie chętny, aby słuchać się Boga. W drugiej Kronik, 21 rozdział, 7 wiersz. Jednakże Pan nie chciał wytracić rodu Dawida przez wzgląd na przymierze, jakie zawarł z Dawidem zgodnie z daną mu obietnicą, że nie da nigdy wygasnąć jego potomstwu. Jeden z tych synów Dawidowych, potomków Dawida, postępował w zły sposób. Ale Bóg ze względu na obietnicę swoją zachował linię Dawidowi. Ten syn umarł, zginął w wielkich cierpieniach. Ale potem jego syn pociągnął dalej. A więc Bóg ze względu na swoje obietnice zachował linię Dawidowi. Chociaż w tej linii pojawiali się królowie, którzy żyli we wstrętny, grzeszny, bezbożny sposób. Stracili obietnice, stracili to, co Bóg w tej linii Dawida zachował. Ale Bóg zachował obietnicę co do Dawida. Rozumiecie to? Że wielu jest powołanych, niewielu wybranych. Wielu sobie wchodzi w to bycie w Chrystusie, ale potem rezygnują z tego. A więc tracą też to, co jest dane w Jezusie Chrystusie. Nawet ochrzczeni, którzy uwierzyli, jeżeli nie trwają w Chrystusie Jezusie, to jest uzależnienie bycia według Bożej obietnicy w Bożym dziedzictwie. Pierwsza Królewska, 8 rozdział, od 54 wiersza. Gdy Salomon dokończył wszystkich swoich modlitw do Pana i wszystkich tych błagalnych próśb, powstał ze swojego miejsca przed ołtarzem Pana, gdzie klęczał na kolanach z rękami wzniesionymi ku niebu. A wstawszy, pobłogosławił całe zgromadzenie izraelskie, mówiąc donośnym głosem: Błogosławiony niech będzie Pan, który dał wytchnienie swojemu ludowi izraelskiemu, tak jak to obiecał, ziściła się każda obietnica z wszystkich jego dobrych obietnic, jakie dał przez Mojżesza, sługę swojego. Niech Pan Bóg nasz będzie z nami, jak był z naszymi ojcami, i niech nas nie opuści, ani nas nie porzuci. Jakie to ważne było w tym czasie dla Salomona, aby Bóg był z nimi, aby Bóg, który jest gwarantem swoich obietnic, gwarantem swojego działania i dziedzictwa, aby był z nami i aby dalej pracował według swojej obietnicy. Czy rozumiecie, nam też musi na tym zależeć, żeby Bóg był cały czas z nami. Tak jak był z kim? Z apostołami jak był, jak oni chodzili i Pan był z nimi, aby i dzisiaj Pan był z nami. Aby to było dla nas czymś ważnym, bo budowa Bożej świątyni dalej trwa, Bożego domu dalej trwa. Aby Bóg, który rozpoczął to budowanie, pozostał z nami i dokończył to, co zaczął. To jest dla mnie, dla Ciebie najważniejsze. Jeśli człowiek to gubi prawdziwie swoje obietnice, gubi swoją wartość dziedzictwa wspólnie z Chrystusem w wieczności razem z Ojcem. A więc podstawowe prawo. Pilnuj się Pana i pilnuj się dróg wyznaczonych, drogi wyznaczonej do Ojca przez ciało Chrystusowe. Nie zaniedbuj czasu swego nawiedzenia. Nie pozwól sobie odebrać, po co jesteś chrześcijaninem czy chrześcijanką. Abyś zawsze miał dostęp do tej chwały, do tych obietnic Bożych i do tego dziedzictwa. Pan Jezus modlił się: Ojcze, ja Ci nie proszę tylko za nimi, ale proszę Ci za tymi, którzy uwierzą we mnie. Aby oni wszyscy byli jednak, my Ojcze jesteśmy jedno, aby oni mieli dostęp do wszystkich obietnic i do dziedzictwa, które dałeś we mnie, wszystkim, którzy we mnie uwierzą. Jego modlitwa, naszego Pana, nieustannie jest przed obliczem Ojca, aby Pan był z nami. On powiedział: idźcie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, a kto uwierzy, chrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a ja będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, aby potwierdzać słowa, które będziecie mówić. A więc jak ważne jest to, żeby Jezus był zawsze z nami. Widzimy, że uczniowie przeżywali trudne doświadczenie, że obecność Pana nie mówiła, że oni żyją jak w bajce. Byli zabijani, byli ścigani, cierpieli, byli więzieni. Ale co było najważniejsze dla nich? Pan był zawsze z nimi.
To było najcenniejsze dla nich. Jeżeli w chrześcijaństwie zginie to, co najcenniejsze, to wtedy człowiek będzie stale mówił, a dlaczego mnie to spotyka, dlaczego to? Bo człowiek jest nierozumnym. Myśli sobie, że jak uwierzył w Boga, to Bóg bajkę stworzy człowiekowi. I tylko stale narzeka i pyta się, a po co, a za co? W tym dziedzictwie, w tych obietnicach jest cierpienie. Jezus obiecał nam cierpienie. Powiedział, skoro ja cierpiam, i wy cierpieć będziecie. Ale co powiedział jeszcze? Ale ja będę zawsze z wami w tych cierpieniach. I to jest dla nas najcenniejsze, obecność Pana. Księga Ageusza, 2 rozdział, 1 wiersza. W 7 miesiącu, 21 dnia miesiąca doszło proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Mów do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu. Gdzie to? Wyjście z Egiptu, a teraz oni gdzie? Ile to już minęło? Ale zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. I to było dla nich najważniejsze, że Duch Boży nadal jest z nimi, że obecność Pana nadal jest z nimi. Skoro Pan był z nimi, to co? To któż przeciwko nim? My musimy opuścić te cielesne granice ludzi, którzy mniemają, że chrześcijaństwo jest czymś, co ja sobie jestem w stanie po ludzku poskładać i zrobić z tego coś, co nie wiem, co będzie mi wydawało się logiczne. Chrześcijaństwo jest odebraniem nam tego, co mieliśmy bez Boga, i zaniesieniem na krzyż, i przyjęciem wszystkiego, co nie mieliśmy w ogóle. Abyśmy nowym człowiekiem byli w Chrystusie Jezusie. Abyśmy mieli wspaniałości, chwały, obecności Boga. A więc dla mnie i dla ciebie jest najcenniejsze, aby Bóg był z nami. A On będzie z nami zawsze, jeśli my będziemy trwać w Chrystusie. Bo obiecał być z wszystkimi, którzy należą do Jego Syna Jezusa Chrystusa. W każdym doświadczeniu. A więc Bóg obiecał. Mojżesz mówił, Boże, jak Ty nie pójdziesz ze mną, z nami, to ja nie ruszę w ogóle z tym ludem. Bóg mówi, idź, będę z wami, chociaż nie będę w pełni, bo musielibyście wszyscy poginąć tam, ale będę tam z wami poprzez swojego anioła, poprzez swoją obecność. I tak prowadził ten lud Bóg poprzez pustynię. Wody nie było, narzekali, dał im wodę. Pamiętamy Dawida, który w tym psalmie 23 mówi, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Panie. Pamiętajmy, najważniejsza sprawa, aby Pan był z nami. A jeżeli mówimy, że Pan jest z nami, to też żyjmy w taki sposób, jak Pan powiedział, jak żyją ci, z którymi jest Pan. Należąc do Niego z całego serca, z całej myśli, z całej duszy. W Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, Czysty 1 i 32 wiersz. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Jak Piotr przeszedł przez doświadczenie, bo Pan był z nim. Piotr nie był supermocarzem, nie był siłaczem, zawiódł wręcz. Ale Pan był z nim i dlatego przeszedł przez to doświadczenie. Bo jeśli Pan jest z nami, to Pan wie,
co możemy przeżyć w jakimś doświadczeniu. Możemy nieraz nie udać nam się stać tak prawidłowo do końca w doświadczeniu, ale Pan nie jest takim jak zakon, który wytknie i skaże na śmierć. Pan wie i kształtuje nas dalej w swojej miłości. Pozwala nam cierpieć, ale w cierpieniach daje nam pociechę i posila nas, abyśmy gotowi byli dalej cierpieć, ciesząc się, że On jest z nami, że poznajemy Go więcej przez to. Pamiętacie, jak mówił do Jozuego? Jozue, nie bój się, ja jestem z tobą. Najpierw mówił do Mojżesza, potem do Jozuego i tak po kolei. Królowie wygrywali, bo Pan był z nimi. Zawsze ta Jego obecność świadczyła o tym, że lud Boży jest w zwycięstwie, jest w chwale. Wydawałoby się, że porażka może, a lud Boży wygrywa, zwycięża, idzie dalej. A więc w wielu miejscach mamy to. W Izajasza jest to tak silnie napisane, w tym 43 rozdziale Księdze Izajasza. Od pierwszego wiersza, lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleję cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, bo ja Pan jestem twoim Bogiem, ja święty Izraelski, twoim wybawicielem, daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie, dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. I to jest sprawa priorytetowa. Ale ta obecność Boga to dla nas znaczy uświęcaj się, bo jestem z tobą. Oczyszczaj się, bo jestem z tobą. Bo jestem Bogiem świętym. Odrzucaj od siebie, bo masz taką możliwość. To, co nie nadaje się. Przyjmuj to, co jest wieczne, co prawdziwe. Bądźcie sobie coraz bliżsi. Miłujcie się nawzajem. Cieszcie się sobą. Tylko dlatego, że Pan jest z nami, że tak to stało się, rozumiecie, wierzącego, wszystko jest możliwe, bo Pan jest z nami, a więc jest możliwe, aby patrzeć na to, co się wokół nas dzieje i widzieć w tym Bożą rękę, aby nas kształtować na porządne Boże dzieci, które będą wolne od bajek, od fantazji, od mniemania sobie po ludzku albo słuchania diabła, jak powinien Bóg troszczyć się o swój lud, albo jak Chrystus o swój Kościół. Słuchajmy raczej Pana i Boga naszego Ojca o to, w jaki sposób mamy obiecaną troskę o nas i co się z tym łączy. W liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, 8 wiersz. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Oto ma obiecane dziedzictwo, wychodzi i nie wie, dokąd idzie. To dopiero wyjście. A czy ty nie wyszedłeś tak samo? Czy wyszłaś? Ja tak samo wyszedłem. Nie wiedziałem, dokąd idę. Wiedziałem tylko, że Bóg mnie powołał, żebym wyszedł. Ale dokąd, nie miałem pojęcia nawet. Bóg nie pokazał mi wszystkiego najpierw, nie objawił mi tego wszystkiego najpierw, nie wytłumaczył mi tego wszystkiego najpierw, a potem spytał się, no i co, pójdziesz? Absolutnie nie. Wyszliśmy wszyscy, nie wiedząc, dokąd idziemy, bo musimy pójść śladami wiary ojca naszego Abrahama. Potem dopiero dowiadujemy się coraz więcej na ten temat, ale najpierw wychodzimy zupełnie nie wiedząc. Nie na podstawie coś za coś, ale dlatego, że doznajemy potrzeby pójścia. Pierwszy Koryntian. Drugi rozdział. Od 9 wiersza. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko nad głębokości Boże,
Widzicie, i teraz mamy to, to czego oko nie widziało, ucho nie słyszało. To objawił Bóg tym, którzy Go miłują. A więc nam się chce być w tym miejscu. My wierzymy, że jest takie wspaniałe, czyste miejsce, w którym panuje miłość, wieczna miłość, miłość bez końca, gdzie nie będzie łez, nie będzie bólu. My wierzymy, że jest takie miejsce i dlatego chcemy być z Panem, żebyśmy doszli do tego miejsca. On jest naszym pasterzem, On jest prowadzącym, On jest decydentem. My chcemy iść za Nim, dlatego porzuciliśmy wszystko, wyparliśmy się siebie, patrząc na Chrystusa, idziemy za Nim, bo chcemy wejść w to miejsce, bo wierzymy, że jest miejsce, którego nigdy nie widziało żadne ludzkie oko, które Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I dlatego idziemy dalej za Panem. Dlatego chcemy się oczyszczać, uświęcać, poddawać Jemu, poznawać Jego coraz więcej i kosztować tego, co On z nami czyni. I widzimy też, jak diabeł napada na ludzi i odwraca uwagę od tego, aby oni bardziej na ziemskich rzeczach się skupili. Paweł mówi o takich ludziach, że to są ludzie, którzy co? Stają wśród wrogów krzyża. Ale ci, którzy miłują Pana, nadal mają ojczyznę w niebie i tam tęskni ich serce, nasze serce. Tęskni do nieba. Dlatego, że tam jest nasz Bóg, nasz Ojciec, nasz wspaniały Ojciec. Chcielibyśmy się z Nim spotkać. Chcemy tam dotrzeć. Jezus, przedstawiciel nasz, patrzy w oblicze naszego Ojca. Dzisiaj tak samo patrzy i mówi o nas. Chcemy też stanąć w tym miejscu razem i cieszyć się. Gotowi na przejście, dzięki Bogu, uczący się przechodzić przez doświadczenia, abyśmy bardziej, coraz bardziej byli podobni do Pana Jezusa Chrystusa. To jest jedyna odpowiedź na pytanie dlaczego. Nie znam innej. Dlaczego przechodzimy przez te doświadczenia? Dlatego, żeby być podobni do Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Jeśli nie myślimy sobie inaczej, to nie jest to rzeczywistością. Nie jest to prawda. Paweł mówi, ja nie oglądam się za siebie, ja nie patrzę już na to, co za mną. Ja widzę to, co przede mną. A więc mamy piękną obietnicę, wspaniałą obietnicę, ale też jest ostrzeżenie. W liście do Hebrajczyków chcę, żebyśmy uważnie to posłuchali, to ostrzeżenie. Nie dlatego, że posądzam kogoś, że ktoś tu jest taki między nami, ale to jest ostrzeżenie, ostrzeżenie, żeby uważać. Bo im więcej doświadczamy z tego, z tych obietnic w Chrystusie, im więcej doświadczamy z dziedzictwa, z tej chwały, im więcej widzimy, że to nie my żyjemy, że żyje w nas ten wspaniały Chrystus, że te nasze decyzje to jest Chrystus. Im bardziej to widzimy, tym bardziej musimy być uważni, bo wróg tym bardziej będzie próbował nas atakować. I tu jest ostrzeżenie w tym 6 rozdziale. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na rungowisko. Jeżeli człowiek coraz więcej widzi tej chwały, coraz więcej w tej chwale się porusza, to taki człowiek, gdy się odwróci od tego, to jest człowiek już, który się odwraca rozumnie. Taki człowiek odwraca się już rozumnie i rezygnuje z tego, żeby coś tutaj na ziemi swojego posiąść. O tym mówi apostoł. Jeżeli wchodzimy coraz głębiej w kosztowność duchową, obietnic danych nam w Jezusie Chrystusie, dziedzictwa. Coraz bardziej doświadczamy w swoim życiu zmian, przemian. To po to jest właśnie, żebyśmy cele osiągnęli. Ale jeśli mając takie świadectwa w swoim życiu i patrząc na te świadectwa i widząc Boże działanie w sobie, my się odwrócimy od tego Boga, rezygnując z tej chwały. Świadomie odwrócimy się, wtedy nie ma dla nas już ofiary. Koniec. Tacy ludzie są podwakać umarli. A więc chwała Bogu, że możemy poznawać coraz więcej chwały. Ale też musimy wiedzieć, że diabeł będzie walczył o to, żebyśmy zrezygnowali. Bo my musimy zrezygnować. Osobiście my musimy zrezygnować z tej chwały.
To nie jest tak, że raz się potknąłeś, czy coś, już zrezygnowałeś, czy zrezygnowałaś. Oczyszczasz się, idziesz dalej. To jest rozmyślne zdecydowanie, że ja nie chcę być tam. Tak jak Juda zdecydował, nie chcę być tam. Koniec. Coś innego jest dla niego ważniejsze. A był w tych rzeczach, widział, oglądał tę uchwałę. A więc ci, którzy doznają, to tak jakby apostoł Paweł by się odwrócił na przykład. Dla niego nie byłoby już powrotu. On skosztował już tyle z tej chwały, z tych obietnic, był w trzecim niebie. Wszystko to się działo i rozumiecie, ale żeby taki człowiek się odwrócił, to musi nie wiadomo, co się wydarzyć w tym człowieku. Bo człowiek raczej nie odwraca się od tego, co przyjemne, do tego, co ohydne, co śmierdzi. To musi człowiek już sprzedać swoje pierworództwo, jakie musi zamieniać za coś tam. Oddawać to, co cenne. I tu w trzecim rozdziale listu do Hebrajczyków jest napisane od 12 wiersza: baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Widzimy tutaj odpadnięcie. To serce było wierzące, a potem po prostu stało się niewierzące. Złe, niewierzące serce, które, dla którego już to jest bez znaczenia w tym momencie. To dziedzictwo, ta chwała, to wszystko. Nieważne, ważne. Diabeł ma dla mnie coś przygotowane lepszego tutaj. A więc jak bardzo ważne jest, aby uważać. Bóg jest decydentem. On wie, co się stało, jak to się stało. On również oceni, czy to było rozmyślne, czy nierozmyślne. Bóg decyduje o tym. Nie człowiek, nie ocena ludzka, bo człowiek się może pomylić w tak ważnych sprawach. Bóg wie najlepiej. On wtedy decyduje. A więc uważajmy, żeby nie było między nami złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga. To nie jest złe, niewierzące serce, które przyszło ze świata posłuchać Ewangelii. To jest złe, niewierzące serce w człowieku, który miał dobre, wierzące serce, który pilnował się Bożych dróg, który chodził Bożymi drogami, który doświadczał Bożej chwały, który wglądał w to dziedzictwo i wydawało mu się piękne i wspaniałe i gotowy był coś postępować w tych sprawach, ale potem wydało się, że to nie jest może takie ważne, że może są ważniejsze rzeczy i tak człowiek powoli odsuwał to. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Wielu dzisiaj to już padło, grzeszą i mówią, no my mamy obietnicę Boże. My się nie boimy stanąć przed Bogiem. Wystraszycie nas, że my będziemy musieli odpowiedzieć za nasze grzechy. Pan nie patrzy na nasze grzechy, patrzy na swojego Syna. Takie rzeczy opowiadają. A przecież to świadczy tylko o tym, że przestali wierzyć, po co Chrystus przyszedł, aby uwolnić nas z naszych grzechów i uczynić nas nowymi ludźmi, aby wszystko w nas było nowe, abyśmy mogli patrzeć na otwarte niebo i cieszyć się, że tam jest nasza ojczyzna. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Pan jest tym, który wszystko uczyni, co tylko jest wolą Ojca. Jezus wykona doskonale wszystko, co chce tylko Ojciec. A więc nie muszę się obawiać. Jeżeli Ojciec mnie dał swemu Synowi, ja należąc do Jego Syna, mam dostęp do wszystkiego, co tylko chce Ojciec Tobie i mi dać. A więc pilnujmy się tego. Pilnujmy się tego. I na zakończenie słowa, które mówią nam, że to nie jest tak, to, że to się dzieje raptownie. To nic się nie dzieje raptownie. Widzimy Judasza, który najpierw okradał, wykradał, prawda, z tych zbieranych. A więc on wykradał. On najpierw był złodziejem i chodził koło Jezusa i udawał, że jest w porządku. A więc nie jest to, spadło coś na człowieka i już Bóg mnie nie kocha, Bóg mnie nie chce, czy inne rzeczy. Nie, to nie ma z tym nic wspólnego. Ale jeśli człowiek będzie uważał, że ma prawo grzeszyć, a Bóg go i tak kocha i może sobie żyć w grzechach i Bóg i tak weźmie do wieczności, to ten człowiek już nie rozumie Boga. Nie rozumie, po co przyszedł Jezus. I czytamy tu w 8 rozdziale 31 wiersza. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia.
Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, przecież ten stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano z powodu Ciebie, co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To potężne chwycenie w tą prawicę Bożą jest. Dla mnie i dla Ciebie, ale musimy zobaczyć również, że nie ma tu napisane, że ustawiczne trwanie w grzechu też Ci nie odłączy od miłości Bożej. Nie ma tego, bo tak by nie mogło być. Bo wtedy niebo znowuż byłoby otwarte dla ludzi, którzy wcale nie chcą czcić Jezusa, tak jak powinien być czczony, szanować, naśladować Go. Tylko którzy wykorzystali sobie Jezusa, żeby sobie zapewnić wieczność, a żyją sobie jak ziemianie, po ziemsku. Dla własnego ja, dla własnych pomysłów i innych rzeczy. To jest tak silne pociągnięcie do siebie Boga, że nic nie jest w stanie nas oderwać, chyba że będziemy chcieli sobie żyć w grzechach i tyle. Ani śmierć, ani życie, nic nie jest w stanie oderwać nas od tej miłości, którą Bóg okazał nam i okazuje nieustannie w Jezusie Chrystusie. Także jeżeli Bóg z nami, to nie ma znaczenia, przez co przechodzimy. Bo to wszystko jest tak, jak Izrael wyszedł z Egiptu, musieli przejść przez wiele rzeczy, żeby nabrać odwagi. I my w takich różnych doświadczeniach nabieramy odwagi. Jak się nauczymy, jeśli nie będziemy w doświadczeniu? Jak się nauczymy? Chyba że pojedziemy gdzieś tam do jakiegoś kraju, gdzie ścinają głowę w jednej chwili, jeśli tylko powiesz, że jesteś chrześcijaninem. Uczymy się w doświadczeniach. Jeśli Bóg z nami, to mamy wszystko, co potrzebne. Jeśli Pan z nami, to niczego nam tu nie brak. Amen.